Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skins, a oczywiście przypominam klasycznie o skinach, które są do wygrania dla osób, które oczywiście z kodem Croxy wpłacają. Jak uda Ci się wygrać, to po wpłacie otrzymasz rzeczywiście powiadomienie z takim prezentem, no i oznacza to, że udało Ci się wygrać. Oczywiście kodzik wpisujesz bądź logujesz się z linku z opisu, tak? Tutaj klikasz sobie zielony magiczny plus, jakbyś chciał sobie oczywiście tutaj doładować i tutaj wpisujesz kodzik Croxy przez Vikes, daje Ci on oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, skrzyneczka na Star za free. Jak oczywiście osobom pełnoletnim jesteś, no to zapraszam do wspólnej zabawy. A my idziemy na nową skrzynkę, Radiation Case. Jest to w ogóle jedna z kilku tak naprawdę skrzynek, które ostatnio zostały dodane, bo między innymi też taka skrzynka Cursed została dodana. 25 zł ona kosztuje, no i oczywiście Whole Case, ale to już skrzynka, no, która jakiś czas leży, tak, powiedzmy z tydzień, dwa. No i oczywiście Autumn Case, który tak w sumie bez większego echa przeszło dodanie tej skrzynki, więc też któregoś dnia sobie na pewno to przetestujemy, ale dzisiaj wjeżdżamy oczywiście w bitewki i wjeżdżamy, no, na poważnie w te bitewki, tak? A jak mówię na poważnie, no to skrzynka oczywiście ta, którą już można wrzucić na trybie Joker i mogę wrzucić 5 takich skrzynek. No dlaczego by nie? Kosztuje 2-1-1, 4 złote jedna taka, więc no za piątkę musimy zapłacić sowicie, bo ponad 10 tysięcy. No mam nadzieję, że tutaj uda nam się tą bitewkę wygrać. Pierwsze otwarcie, fantastyczne. 2500, ale o dziwo nie jest to... Znaczy, jest to... Wow! Wow, to jest 15 koła, stary! Fantastycznie! No i o to chodzi, gamma, Doppler, Emerald. Jeszcze mamy piękne rękawiczki do tego, do kompletu. No naprawdę fantastyczny tutaj setupik się wytworzył. To Z-ka, który kosztuje 500 zł w ogóle. Co ci się, nie mam pytań. No i ostatnie otwarcie, no tragedia, ale no overall 21 koła, proszę państwa. No faktycznie, no ta skrzynka tutaj, no... No faktycznie tutaj oddaje bardzo fajnie, no. Ja już się o tym przekonałem wczoraj w ogóle, bo otwierałem sobie tą skrzynkę tak o, poza filmem i trafiłem właśnie tego Gamma Dopplera Emeralda i to właśnie dzięki temu mam budżet na dzisiejszy film. No tak się zdenerwowałem, że na odcinku dosłownie nic mi nie leciało, a kliknąłem sobie z dwa razy chyba poza filmem, no i dostałem tego Gamma Dopplera za 15 koła, więc no ja już tutaj wiedziałem, czy się, że tak powiem, jest tą skrzynką, że jest właśnie taki skin dostępny w niej i że no szansa jak najbardziej jest, żeby go sobie zdobyć. No ale właśnie, co my tu możemy jeszcze wyjechać, jak mamy taki budżet? No dobra, no wyjdźmy sobie jeszcze raz, bo dlaczego by nie? Jak pierwsza bitwa tak ładnie siadła, no to może siądzie jeszcze raz. Jeżeli to wygramy i zrobimy profit, no to naprawdę będziemy na taki gigantyczny plus, bo w tym momencie, jeżeli to przegramy, co się dzieje wtedy? Wtedy jesteśmy mniej więcej na zero z tego filmu, no jeszcze trochę przed nami, ale na aktualny moment będziemy wtedy na zero, tak? Więc, no zobaczmy, no liczymy tutaj oczywiście, że... No coś tak czułem, no coś tak właśnie czułem. To co, może dla mnie teraz w ostatniej skrzyni było blisko, no ale no właśnie. No, brałem taki scenariusz, że tak powiem, zakładałem go, tak? 16 koła. No to co robimy teraz? Próbujemy jeszcze raz tą skrzynkę? Spróbujmy ją jeszcze raz, tylko może na tutaj, że tak powiem, normalnym trybie poprostowanym. I wtedy możemy sobie 10 takich wrzucić i wtedy to jest koszt 6 koła. I wtedy mamy 0,1%. Na tego flipa. No dobra, próbujemy. Wjeżdżamy w tą skrzynkę. 10 oczywiście sztuk. Jak chcecie, żebym przetestował inne nowe skrzyneczki w jakichś tam następnych filmach, no między innymi tą skrzynkę Cursed, czy właśnie skrzynkę Autumn, czy... No dalej wam nie zrobiłem odcinku z tej skrzynki z Hole'em. W sensie z Hole'em. Ja mówię na to skrzynka z Hole'em, bo mi chodzi o to, że ona się Hole Case nazywa, nie? I właśnie dlatego tak na tą skrzynkę mówię. Więc jak chcieliście tą właśnie skrzynkę z Hole'em, którą wam obiecałem już jakiś czas temu, no ale budżetu nie było, tak? No dzisiaj naprawdę fajny był. Czy będzie, no to się przekonamy na koniec. Bo póki co, no... Trochę tutaj, że tak powiem, odkleiło mnie. Po tej pierwszej bitwie powinienem odpuścić i pójść na coś innego, no ale ja tu dalej się uparłem na tą skrzynkę, na trybie Joker. No i jak się stało, no to każdy widział. No, pierwsza bitwa dla nas, bardzo ładnie udało nam się zdobyć tego Flip Knife'a Gamma Dopplera. No ale potem, no właśnie, no, szczęście się skończyło i trafił go mój przeciwnik. No tutaj dostał minimal wear tam MK za 500, no jak ja ją trafiłem, to za trójkę, więc... No tak to się żyje na dzikim zachodzie.
No dobra, powiem tak, no mamy 10 koła. Ja próbuję to ratować w tym momencie, jak tylko mogę, dlatego 6 skrzynek z Dragon... Chociaż czekaj, ty, padł mi właśnie do głowy pomysł, tylko no jak już stworzyłem tą bitwę, no to wstyd trochę ją cancelować, nie? Dlatego dodajmy, bo tutaj samo po prostu i zobaczmy, czy uda nam się zdobyć AWP Dragon Lore, na którą 3% w tejże skrzyni jest. Skrzyn kosztuje 1400 zł. Na atak Lady Lorka minimum 22 koła, maksymalnie 60 kosztuje. No i mamy to! AWP Dragon Lore to jest chyba dobry stan. No 25 koła, no myślałem, że to może nawet jakiś faktoryniu wlecieć, no ale 25 koła to też nie ma tragedii. Jest to naprawdę bardzo ładny profit, więc no jak najbardziej z pocałowaniem rączki tutaj biorę. Zobaczmy, ostatnia skrzynia. No mam nadzieję, że tu się już nic złego nie wydarzy. No jeszcze tutaj zasili nasz budżet ten flip na Lore. 20 prawie 7 koła, fantastycznie. I powiem tak, że ten pomysł, na który wpadłem, to jest pomysł zrobienia bitwy na tą skrzynkę. Spokojnie, nie wyzywajcie mnie. 10 robimy i robimy to na 3 osoby i robimy to na trybie shared. Czyli oznacza to, że gramy po prostu do wspólnej puli, tak? Więc jeżeli uda nam się zdobyć tutaj, no liczymy na jak najwięcej flip knife'ów tych Gamma Doppler, tak? Emerald. Więc jeżeli zdobędziemy takie flip knife'y, no to kwotę jakby dzielimy na 3, nie? Wszyscy po prostu dzielimy się skinami, które tutaj wpadną, więc zobaczymy, jak nam na tym trybie shared pójdzie, bo naprawdę bardzo rzadko ten tryb gram, no i zobaczymy, czy, że tak powiem, podtrzymam swoją decyzję po tym, że tak powiem, filmie. Fire Serpent, nie wiedziałem, gdzie jest w tej skrzyni, no ale pasuje do takiej skrzynki, nie? Generalnie bardzo przemyślany wybór skinów, uważam, że no bardzo ładnie tutaj pan CSGO Skins dobrał te skiny, takie zielonkawe, takie właśnie radioaktywne, to jakaś MK z kolekcji Nuka, no naprawdę bardzo fajnie. 5 skrzynek, nie ma niestety ani jednego Gamma Dopplera, no przypominam, że na każdy item jest taki sam procent szans, czyli w tym przypadku 4.54, więc no zobaczmy. Póki co, no ja tutaj naprawdę troluję mocno, no tutaj flip knife przeleciał, zostały jeszcze 2 skrzynki. No i szczerze powiem tak, jeżeli... Oj, czekaj, okej, okay. Jest M9, w tej ostatniej jakby poleciał flip knife, to by było naprawdę cudownie, no ale... No właśnie, no nie leci. I łącznie tutaj mamy 9800, no powiem wam tak, poszło nam tak tragicznie, naprawdę... No, czuję, że zintowałem mocno tą bitwę, dlatego spróbuję jeszcze raz, okej? Okay? Jeszcze raz wjeżdżamy w ten tryb shared i no liczymy, że tutaj chociaż jeden ten flip knife spadnie, tak? No ja szczerze, jak tworzyłem tamtą bitwę, no myślałem, że z dwa nawet mogą nam spaść. Jakby spadły z dwa, to by w ogóle było fantastycznie, no ale no nie spadł żaden, więc zobaczmy, jak będzie teraz. Zaczynamy bardzo, bardzo słabo. 135 zł zaledwie, 5-7. No, przypominam, że musimy go na 3 podzielić, no ale jest ten flip knife. Już w drugim otwarciu, 15 koła, no to liczymy teraz na więcej. Jest hand cannon dla nas, jest to 1400 zł, no stan niestety battle skirt. No ale zobaczmy, jest MK, więc to jest kolejne 5 koła do kolekcji. No i tutaj Boty samo, no naprawdę nas kieruje. No i przypominam, że się musiał się z nami podzielić. 4500 Alex, no ja tutaj skromnie 2300, no ale ten flip knife ten jest 1800, no właśnie. Chciałem powiedzieć, że coś koło dwóch koła, no ale jest właśnie 1800. Jest Fire Serpent, 2700. No jeszcze jakiś banger tu by się przydał, no nie obraziłbym się. No ale niestety nic takiego się nie wydarzy, no i łącznie tu będzie 30, może 5 koła po 12. No powiem tak, no jak sceptycznie podchodziłem do tego trybu shared, no to chyba dalej będę tak do niego podchodził. Zostało nam 12 600 zł, no i powiem tak, no zakończmy ten odcinek taką, wiesz, no... No nieodpowiedzialną decyzją, nieodpowiedzialną batelką, taką wiesz, no. 5 skrzynek. 5 skrzynek za 2114 zł. Czy jest to mądra decyzja? No kurwa, oczywiście, że nie. Dlatego pamiętajcie, nie powtarzajcie tego w domu. Jak udało ci się coś wygrać, to sobie wypłać, żebyś nie przypierdzielił. No i pamiętaj, żeby grać odpowiedzialnie. Zobaczymy jeszcze 4 skrzynki. No powiem tak, jeżeli nie dostaniemy flip knife'a, no to jest naprawdę mocne dziedzie. Jeżeli dostaniemy flip knife'a, to jesteśmy tak zarobieni, że to jest hit. Zobaczmy. 2 skrzynki jeszcze przed nami. Czy spadnie ten flip knife? W tej ostatniej. Zobaczmy. Trzymam kciuki w tym momencie. No poproszę. Szczerze nie wiem. No już wiem.